Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Omawiamy dzisiaj budżet roku, który według waszych zaklęć, zapewnień pana ministra miał być rokiem skoku cywilizacyjnego. A co mieliśmy? Rok rekordowy, jeśli chodzi o upadek firm, spadek konsumpcji, bezrobocie, spadek wydatków majątkowych. Zaległości podatkowe 27,1 miliarda, wzrost o blisko 20%. Wzrost długu publicznego i wzrost kosztów obsługi o ponad 17%. Niewykonane dochody podatkowe 16,5 miliarda, z tego VAT 12,2 miliarda. Część 27. Informatyzacja. Środki unijne wykorzystane w niewielu ponad 60% planów. Część 83. Pozycja 8. Rezerwa na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Wykonanie niewiele ponad 60%. Panie ministrze, co pan chce zmienić, ażeby poprawić sytuację, jeśli chodzi o na przykład ściągalność podatków? I mówi pan, panie ministrze, koleżanki i koledzy z Platformy też, jakie to dobre mamy wskaźniki, jak świetnie się rozwijamy. Dzięki wspaniałemu rządowi, dzięki wspaniałemu ministrowi. To dlaczego, na miły Bóg, młodzi ludzie tego nie doceniają i wyjeżdżają ciągle do tych według pana źle zarządzanych gospodarek, źle rozwijających się krajów? Dziękuję bardzo.